Oj, widzowie, troszkę się rozchorowałem, więc może nie będzie tyle energii, ile zazwyczaj. Ale myślę, że wybrałem dzisiaj taki odcinek do nagrania, że energia sama ze mnie będzie wychodzić. Tego powodu, że, jak wiecie, są popularne w ostatnim czasie, już od jakiegoś czasu w sumie, manhunty, w szczególności na kanale Tobiasza, czy też na kanale Dreama za granicą. Jest to bardzo dobrze oglądane i oczywiście pisaliście mi, żebym ja również zrobił manhunta. Z tym, że nie mam kolegów. Dlatego też znalazłem specjalną modyfikację, która umożliwia mi zagranie takiego manhunta nie mając kolegów i będę po prostu grał na boty. Czy oznacza to, że będzie łatwiej? W ogóle nie będzie łatwiej, będzie o wiele trudniej. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie drugą część takiego odcinka, ponieważ ja myślę, że odcinek wyjdzie całkiem spoko i myślę, że wy również wam się spodoba. Więc jeżeli wy będziecie chcieli taki odcinek jeszcze raz, żebym nagrał, no to dajcie znać oczywiście w komentarzach, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem. Witam was oczywiście w Minecrafcie, tradycyjnie nowo stworzony świat, czyściutki, tak jak czysty jak łza. Dlaczego nie ma odcinka dzisiaj Spalionowa, też może odpowiem, dlatego że po prostu Spalionowa musiałbym taki, ze względu też na to, że jestem przeziębiony, o może tak powiem po prostu. Wybrałem taki dzisiaj odcinek, który wymusi na mnie emocje, że wiecie, że ja sam będę podekscytowany, taki wiecie, taki wow, nie? Że będzie mnie coś gonić w tym Minecrafcie, że będę miał taką mobilizację większą. Dlatego wybrałem taki odcinek na dzisiaj, ale spokojnie, Palionowo również będzie. Dobra, w każdym razie, jak widzicie, jesteśmy tutaj, ja oczywiście wpisuję reload po to, żeby załadować datapaka, mamy datapaka i w tym momencie klikamy tutaj. I mamy jakieś settingsy i tak dalej, ale mnie to w sumie nie interesuje, z tego powodu, że zagrałem sobie taką próbną gierkę przed odcinkiem i zginąłem. To jest za trudne zdecydowanie, więc ja po prostu kliknę start, z tego powodu, że to już nam zrespi jednego huntera i mamy w tym momencie 60 sekund na ogarnięcie się i uwierzcie mi, to, że mamy 60 sekund teraz, to wcale nie jest tak takie niefajne, to jest właśnie bardzo pomocne, bo gdyby nie te 60 sekund teraz, to totalnie nic byśmy nie zrobili, bo ten bot strasznie szybko nas goni, rozwala bloki, kopie się do góry, robi wszystko dosłownie. To jest to, że ten bot jest tak samo silny jak normalny gracz, z tym, że normalny gracz może popełnić błąd, a bot błędu nie popełni. I to właśnie mnie najbardziej przeraża w sumie w tym bocie, że on jest w stanie zrobić wszystko. Dobra, 30 sekund, 30 sekund do jego szarży i my nie mamy nic tak naprawdę. Ja bym chciał znaleźć jakąś kopalnię może, żeby mieć cokolwiek tak naprawdę na tą rozgrywkę, bo nie będę w stanie uciec przed nim, jeżeli będzie sytuacja taka, jaka jest teraz, że ja nie mam nic totalnie. Ja też zresztą nie mogę z nim walczyć, więc ja teraz odbiegam jak najdalej, bo on też nie jest jakiś mega szybki, ale za to to jest to, że my nie możemy się nigdy zatrzymać. Jeżeli się nigdy nie zatrzymamy, to on nas nigdy nie dogoni. Tylko problem jest taki, że trzeba się w końcu kiedyś zatrzymać, nie? Bo trzeba coś zrobić jednak w niektórych momentach. Ja zbieram to wszystko, póki tutaj mam taką możliwość, bo tu z tego są łatwe patyki, nie będzie można zaoszczędzić sobie później więcej czasu na to, żeby tych patyków nie zbierać. No a ja szukam jakiegokolwiek miejsca właśnie stona. O, mamy stona, więc szybko lecimy w tamtą stronę, bo musimy szybko zrobić kamienne narzędzia, bo z drewnianymi nie zrobimy totalnie nic, przysięgam. Dobra, robimy tak. Ja jestem zestresowany, jak ja w to gram, przysięgam, bo w każdej chwili on tutaj może dobiec do mnie. Jak ja go tylko zobaczę, to przysięgam, że obsną zbroję, nie? Robimy tak, robimy szybkie narzędzia, żeby mieć wszystko dosłownie kamienne, no bo tak jak powiedziałem, z drewnianymi nie damy sobie totalnie rady, totalnie nie damy rady. Dobra, i teraz tak, ja muszę ciągle uważać, żeby go tutaj mieć na oku, jeżeli on się tu pojawi, bo może być taki moment, że on nagle się pojawi i ja będę miał przerąbane wtedy. A on trochę musi przejść tam tej trasy jednak, to samo co my musi przejść, ale o, mamy też węgiel tutaj, to szybko węgiel póki mamy. Dobra, musimy się stąd zmywać, już tak czuję. Nie ma go nigdzie jeszcze, dobra. To robimy jeszcze na szybko narzędzia. Robimy tak, robimy kill off już mamy, robimy siekierę, ale zróbmy sobie jeszcze jeden kill off na zapas. I robimy tak, tak, to odkładamy. Weźmy sobie, zróbmy jedną pochodnię, żeby mieć jak... O kurde! Wow, jak się wystraszyłem go. Ja nie mogę, on już tutaj tak szybko jest. Najgorsze jest, że go nie słychać w ogóle, że wiecie, że on też jakby nie słyszymy jego reakcji. I tak jakbyśmy grali z kimś na manhuncie, to on by wie, zareagował, że halo, jestem tutaj, a ja tutaj nie mam takiej żadnego znaku i też tym bardziej, że go nie słyszę w ogóle, jak on gdzieś chodzi, więc mamy pod tym względem bardzo duży problem. Ja bym chciał sobie zrobić łódkę, dam radę? Damy radę chyba zrobić szybko łódeczkę, bo łódeczką bardzo szybko będziemy mogli przed nim uciec, tak mi się wydaje, że to jest najlepszy sposób na ucieczkę tak naprawdę, bo on nie skraftuje sobie nic. To jest to, że on jest potężny, ale on nie może nic skraftować i dlatego jesteśmy lepsi. Ja sobie odłożę kawę, bo prawie ją już wylałem, a nie chciałbym bardzo jej tutaj wylać w trakcie odcinka, tym bardziej. Dobra, tu mamy krowy i on chyba za mną płynie. Tak, ale to mamy mnóstwo czasu, jak on płynie, więc
Więc na spokojnie sobie krówki ogarniemy i lecimy pojedynczo. Raz, dwa. O kurczę, nie zeszła na raz. I pum. Ta też nie zeszła na raz, bo nie miałem skoku dobrego. Kurde, on tak szybko płynie? To jest nienormalne. To jest nienormalne. Dobra, dobra, musimy uciekać już, musimy uciekać. Jak widzicie, mogę być całkiem blisko niego, ale muszę od razu uciec, bo on jest mega szybki i on jeszcze buduje pod sobą, ma nieskończoną ilość bloków, nieskończoną ilość narzędzi, więc on nie musi tego craftować, on nie musi na to tracić czasu, na co ja, no niestety muszę. Dobra, i teraz musimy znaleźć kolejne miejsce jakieś. Ja wrócę z powrotem do tej wody, bo zauważyłem, że to jest najlepszy sposób na ucieczkę przed nim. Jednak wodą jak się ucieka, to jest najszybszy sposób, a jeszcze przy okazji sobie tutaj ogarnę te krówki, których nie zebrałem. O kurde, on jest za mną! O kurde, o kurde. Dobra, dobra, mamy farta. Ale on mega szybko po tej wodzie przechodzi też. Dobra, ej, tego się nie spodziewałem, bo on był tuż za mną, nie wiem jakim cudem. Ja go w ogóle nie słyszałem. Dobra, tu mamy owce, ale to darujmy sobie na razie owce. Przejdę tutaj, bo tu są świnie, więc może ogarniemy sobie świnie. Chociaż on tu wejdzie na ląd, to on bardzo szybko tutaj dotrze do mnie. Dobra, i teraz tak, on tu już biegnie, ale dobra, szybko. Szybka akcja, musimy mieć jakiekolwiek żarcie. Musimy go mieć mnóstwo tak naprawdę, a to, że tutaj są te świnie, to jest dar od boga Minecraftowego, naprawdę. Dobra, i jest już blisko, więc już nie mogę tutaj za bardzo przesiadywać dłużej. Też musimy to przepalić w końcu w którymś momencie, a ja nie wiem kiedy nawet, nie mamy... Mamy akurat na to, żeby przepalić. Ale, dobra, zbiorę sobie te grzyby, mogą nam się przydać też. Jak zbierzemy jeszcze jakieś inne, to będziemy mieli na zupę grzybową. No i teraz tak, czy mi się uda to przejść, tego Minecrafta? Szczerze wątpię. No ale, spróbuję widzowie. Dla was spróbuję. Tu szybko rozwalamy to. Daj mi jakieś grzyby. Daje mi to grzyby? Dało mi to dwa grzyby, dobra, idealnie, bo mam dwa też te drugie. Dobra, i teraz szybko przechodzimy przez to, bo on przez las też będzie... on może popełnić taki błąd, że on czasami może nie obejść jakiegoś drzewa, tylko na przykład się przez niego przekopywać, więc to też jest czas dla nas dodatkowy, który możemy zyskać, no i trzeba go wykorzystywać, takie rzeczy, chociaż on... Przez to, że ja się ciągle ruszam, on ciągle podejmuje inne decyzje i on jest przez to bardzo szybki. Ale teraz widzę, że go nie ma nigdzie. Dobra, mamy czas chyba, bo on się gdzieś tam zaklinował, on przez ten las przechodzi. Dobra, mamy czas, możemy na spokojnie teraz sobie tutaj gdzieś przejść, bo nie widzę go nigdzie, więc na spokojnie. Przejdźmy gdzieś tutaj. Ja bym chciał szybko zrobić chyba taką akcję. Wiecie co, to jest idealne miejsce na to, żeby to zrobić. Z tego powodu, że ja tutaj rzucę to do przepalania, 8 idealnie. I teraz ja będę mógł sobie tutaj gdzieś krążyć i za chwilę wrócę w to samo miejsce i to zabiorę. No bo mi ze skrzynki nic nie zabierze, ja go odciągnę gdzieś tutaj dalej i później sobie wrócę, szybko to zabiorę i będziemy w domu, że tak to ujmę. Będziemy ustawieni, tylko ja bym chciał jeszcze jedną rzecz zrobić. Czy ty... No nie, już nie mam żarcia do biegania. O nie. Niedobrze. Niedobrze, bo jak ja nie mam żarcia, to on jest szybszy ode mnie. O nie. Musimy tam wrócić szybko po to żarcie. O nie, on jest już tutaj. On jest już tutaj, widzę jego nick. On wchodzi na tą górę, bo jest głupi. Dobra. Szybko bierzemy to. Dobra, on widzicie tam wychodzi na górę ciągle. Bo mu się powaliło mu się. Dobra, i teraz tak, ja mam trochę czasu, bo on tam jakoś się zbagował w tym momencie. Więc czekam tutaj jak najdłużej mogę, żeby zabrać jak najwięcej tego żarcia. Zabierzmy już sobie ten crafting też. Godajmy sobie może tutaj. To wyrzućmy, tak żebyśmy mieli miejsce na jakieś rzeczy. Wow! Ja nie mogę, jakoś się to szybko zbudował. Co jest? I on będzie się tak ciągle budował nade mną, naprawdę? No to nieźle. Ale się wystraszyłem, bo on naprawdę jest tak przerażający, że to się w głowie nie mieści. I teraz tak, czy on tu się znowu będzie budował? Dobra, i teraz tak, ja to biorę znowu. No ja chciałem, żeby on zeskoczył tu na dół. On nie zeskoczy chyba. Czy on zeskoczy mi na głowę? Wow, nie spodziewałem się tego, że zeskoczył faktycznie, już myślałem, że się zbagował i że tak zostanie na górze, już myślałem, że mogę być spokojny, a tutaj jednak nie do końca. O kurde, dobra, tu bierzemy to. Dobra, szybko, mamy czas, bo on tam znowu się zbagował, widzicie? No znowu wchodzi na górę zamiast ją obejść. I to są właśnie te momenty, w których my możemy zyskać czas i na spokojnie sobie to przejść. Ja myślę, że damy radę jakoś tutaj gdzieś do jakiegoś momentu zejść. I wydaje mi się, że jak przegramy, to będzie tylko i wyłącznie na zasadzie, że popełnimy jakiś błąd. Typu, że go nie zauważę, gdzieś będę w jakiejś jaskini czy coś i nie będę miał gdzie uciec. To jest chyba jedyny błąd, jaki możemy popełnić tak naprawdę w tym momencie. No tylko, że ja teraz chciałbym się dostać gdzieś w jakieś...
Jednak jak się gra chyba na ludzi, to jest troszkę łatwiej, bo tutaj ciężko mi jest teraz się poruszać, za bardzo nie wiem, gdzie mam iść też teraz, więc po prostu przedostaniemy się gdziekolwiek, tak na przykład do jakiejś, nie wiem, jakiejś kopalni, czy coś tego typu. A ciekawe, czy on pod wodą by mnie gonił. Ej, to jest ciekawe nawet. Dobra, ale zanim to znajdźmy może jakąś kopalnię bym chciał znaleźć, bo potrzebujemy żelaza, a nie mamy go ciągle. A on tam gdzieś za mną będzie lecieć teraz. O, leci przez wodę, skubaniec, dobra. Mamy, o, tu jest kopalnia, to są te kopalnie w tych. Dobra, to mamy tutaj jakąś szansę na jakąś skrzyneczkę, więc postarajmy się tutaj coś znaleźć. Chociaż wątpię, wydaje mi się, że nie znajdziemy. No, tak mi się wydawało właśnie, że to jest takie dosyć małe. Ale tutaj może coś jest, czy tu jest, to jest jezioro lawy, czyli możemy zrobić, jak będziemy mieli żelazo, możemy zrobić portal do Netheru. Ciekawe, czy on pójdzie do Netheru z nami. Tego jestem ciekaw w sumie, bo tego nie sprawdziłem, bo zdążyłem zginąć zanim ja to zdążyłem. O, widzicie, jakby teraz tutaj był? O, jest tutaj nawet! Kurczę, widzicie, mamy farta, bo prawie bym mnie tutaj pokonał. No i za bardzo nie mogę chodzić po kopalniach teraz, jak on jest blisko mnie, bo on może mnie w chwilę moment dojechać. Ale muszę zlokalizować jakąś skrzyneczkę gdzieś. Bo potrzebujemy żelazo. Ja liczę, że na tych skrzynkach coś tam będzie. Tam coś jest jeszcze, dobra, przejdźmy na tamtą stronę. I ewentualnie się później cofniemy, bo tutaj w tych kopalniach musi coś być. No przecież są te tory. Są te skrzynki, też tu powinny być. Dobra, przejdźmy tu. On znowu idzie sobie tą wodą, bo jest głupi. Jak zwykle. O nie, naprawdę? Mamy złote jagody, no to też niezbyt przydatna sprawa. Wow, kurde, ja schodzę coraz... A! Nie! Proszę, zostaw mnie! Nie! To jest właśnie ten błąd, o którym mówiłem. To jest właśnie ten błąd. Ajajaj, dobra, trudno. W sensie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z tego, jeżeli chcecie, żebym zrobił drugie podejście do rozgrywki właśnie z tym Hunterem i ponownie spróbował się z nim zmierzyć, no to dajcie znać w komentarzach i ja bardzo chętnie taki drugi odcinek nagram. No w tym odcinku nam się niestety nie udało, no ale może następnym razem się uda. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa, pa.